Robert Maklowicz rozstrzyga, który majonez najlepszy na Wielkanoc. Robert Maklowicz, chociaż z wykształcenia jest historykiem, zawodowo zdecydował się związać z gotowaniem. Przez 20 lat prowadził program kulinarno-podróżniczy emitowany najpierw pod tytułem Podróże Roberta Maklowicza, a następnie jako Maklowicz w podróży. Potem, gdy ujawnił, że TVP przeklamała jego wypowiedź w spocie promocyjnym i ówczesny prezes Jacek Kurski wyrzucił go z pracy. Maklowicz trafił do VOD Network, gdzie prowadził program Maklowicz w drodze. Niestety, kosztowny program, kręcony w egzotycznych sceneriach, nie porwał widzów i stacja podjęła decyzję o rozwiązaniu współpracy. W tej sytuacji Maklowicz postanowił zostać swoim własnym pracodawcą i uruchomił swój kanał na YouTube. Maklowicz znany jest w Polsce nie tylko jako jeden z czołowych autorytetów kulinarnych, lecz także jako człowiek, który nie gryzie się w język. To właśnie on zasłynął bezkompromisowa opinia na temat prowadzonego przez Magdę Gessler programu Kuchenne Rewolucje. Wyjaśniając, że nie ma on nic wspólnego z gotowaniem, a chodzi głównie o jakąś psychodramę. Ktoś się poplacze, pan Józek się upił, nie przyszedł do pracy, ktoś rzucił mięsem. Ktoś inny wsypuje do garnków proszki sponsora. Ostatnio Maklowicz postanowił zająć stanowisko w narodowym sporze o najlepszy majonez. Co roku z okazji Wielkanocy toczy się dyskusja na temat wyższości majonezu jednej z wiodących marek nad majonezem drugiej z wiodących marek. Polacy są w tej kwestii podzieleni, a swoich opinii na temat konkretnego majonezu potrafią bronić bardzo emocjonalnie. Z rozstrzygnięciem sporu nie poradził sobie nawet ChatGPT. Sztuczna inteligencja udzieliła zadziwiająco dyplomatycznej odpowiedzi. Obie marki są popularne na rynku polskim i oferują szeroki wybór produktów, jeśli chodzi o skład. Warto zwrócić uwagę na to, czy produkt zawiera naturalne składniki, a także na zawartość tłuszczu i cukru. Ostateczna decyzja, który majonez jest lepszy, zależy od indywidualnych preferencji smakowych i innych kryteriów, takich jak cena i dostępność. Robert Maklowicz znany jest z tego, że potrafi zaskakiwać. To właśnie od niego Polacy dowiedzieli się, że źle gotuje parówki. Jak wyjaśnił kucharz, w ogóle nie wolno ich gotować, tylko wrzucić na wrzacę wodę i to na niezbyt długo. Gotowanie parówek może bowiem powodować wydzielanie się szkodliwych dla zdrowia związków chemicznych. Zapytany przez portal Noise o swoje preferencje dotyczące majonezu, Maklowicz udzielił odpowiedzi w swoim stylu. W świecie domowy. Zrobienie majonezu to tylko 10 minut roboty. Potrzeba złotka. Trochę musztardy, odrobinę czosnku, jeśli ktoś chce i dobrej jakości oleju roślinnego. Należy powoli ucierać i gotowe.